Cześć! Dziś porozmawiamy o najczęstszych błędach pielęgnacyjnych latem. Waszym i naszym gościem dziś jest Patrycja Krajewska, Laser Deluxe. Aneta Dzięcielewska, kosmetolog Banti. Patrycjo, powiedz nam, co uważasz, że jest najczęstszym wyzwaniem w pielęgnacji letniej? Myślę, że nie tylko w pielęgnacji letniej, ale właśnie zajmujemy się tą pielęgnacją letnią, czyli brak reaplikacji kremu z SPF-em. Oczywiście ja Was bardzo zawsze na to naciskam, pamiętajcie o tym SPF-ie rano, ale kremy z SPF-em mają, że tak powiem, swój termin w ciągu dnia. Mało tego, maseczki, dotykamy skóry twarzy, więc ścieramy tą warstwę ochronną, więc musimy o tym pamiętać, że trzeba ten krem reaplikować. Zalecane około 2-3 godziny i musimy taką reaplikację powtórzyć. Zależy nam na tym, żeby nasza skóra była zawsze w pełni chroniona. Wiem, lubimy słońce, ale niestety no, to słońce i nasza skóra to nie jest dobre połączenie. Później w okresie tym jesiennym jest pełno właśnie zabiegów, pełno pytań o przebarwienia. Jeżeli się chcemy przed tym ratować, pamiętajcie o reaplikacji. I teraz takie moje pytanie, które u nas bardzo często w gabinetach się pojawia, czyli nieużywanie serum z witaminą C, bo powoduje przebarwienia. Mnie w ogóle taka wątpliwość zaskoczyła, że istnieje. Witamina C jak najbardziej jest fantastycznym składnikiem aktywnym w kosmetykach do stosowania przez cały rok. Oczywiście mamy różne formy witaminy C. Tą najczęściej spotykaną to jest forma kwasowa i w zależności od tego, w jakim konkretnym stężeniu jest użyta, w jakiej formulacji, z jakimi innymi składnikami aktywnymi, ona może w całym kosmetyku dawać różne efekty, przy czym rzeczywiście forma kwasowa przy wyższych stężeniach może dawać odczucie delikatnego podszczypywania, a sama jej nazwa może budzić pewien niepokój. Jednak są też inne formy. Jest forma na przykład sodium ascorbyl fosfate, jest forma palmitynianu ascorbylu, które są formami absolutnie niewywołującymi nawet delikatnego podrażnienia. I skóry też się chyba lubią z tymi formami. Jak najbardziej. W związku z tym, jeżeli macie obawy co do stosowania witaminy C w formie kwasowej, stosujcie te, które mają inną formę, czyli formę SAP albo właśnie formę olejową. Jeden z większych mitów, jakie spotykamy w czasie lata, to to, że słońce wysusza trądzik. Oj tak, to od dziecka nawet pamiętam, to nawet chyba moja mama mi mówiła, wyjdź na słońce, to wysuszysz trądzik, wysuszysz wypryski. Słuchajcie, no rzeczywiście słońce odwadnia i przesusza nam skórę, ale to jest mechanizm błędnego koła, bo jeżeli skóra dostaje sygnał, że jest przesuszona, odwodniona, uszkodzona, to gruczoły łojowe zaczynają pracować ze zdwojoną siłą, bo chcą naprawić tą skórę, chcą ją okryć, żeby tutaj nie było właśnie tego przesuszenia, tej bariery hydrolipidowej, żeby ta skóra nie była uszkodzona. No i okej, na początku jest przesuszenie, ale później pojawia się nam katastrofa na twarzy w postaci totalnego wysypu. Poza tym w czasie lata słońce oddziałując na naszą skórę też doprowadza do tego, że pogrubiana jest warstwa rogowa naskórka. Stąd właśnie na początku jesieni, we wrześniu okazuje się, że ta cera wygląda gorzej, między innymi dlatego, że nie chroniliśmy się przed promieniowaniem UV. Dokładnie, więc pamiętajcie o tym, że wcale słońce nie leczy nam zmian trądzikowych. Okej, kolejnym takim błędem, mitem, który też się pojawia w tej pielęgnacji letniej, to trzymanie się cały czas tych samych preparatów, tych samych kremów, tych samych kosmetyków, czy to zima, czy to lato, czy to wiosna, czy to jesień. Tak naprawdę myślę, że tutaj warto słuchać naszej skóry i sprawdzać, jakie są jej potrzeby. Tak jest. Każdy z nas ma jakiś rodzaj cery, natomiast nasza cera też ma swoje potrzeby w zależności od tego, na jakie aktualne warunki napotyka.
W zależności od tego, czy to jest zima, czy lato, czy wiosna, dobrze jest mieć w zanadrzu nieco inny zestaw pielęgnacyjny. Oczywiście możemy się trzymać pewnych składników aktywnych, które są szczególnie dobre dla naszej cery o każdej porze roku, natomiast warto zwrócić na to uwagę, jaką konsystencję proponujemy naszej skórze. Często dosyć intuicyjnie sięgamy jednak po kosmetyki lżejsze latem, a bogatsze zimą. Zimą też ponad to, że powinna być bogatsza konsystencja, to też warto, żeby znalazły się tam składniki regenerujące naszą skórę. No i gorący temat, bo gorące lato. Czy latem rezygnujemy z kwasów? Nie. Krótka odpowiedź. No słuchajcie, w gabinetach oczywiście stosujemy wysokie stężenia kwasów, jest odpowiednie przygotowanie do zabiegu, odpowiednio przeprowadzenie tego zabiegu. Pamiętamy oczywiście o tej regeneracji pozabiegowej. Natomiast w domowej pielęgnacji mamy bardzo szeroką gamę produktów kwasowych, czy to toników, masek, kremów, nawet takich typowych myjaczów z kwasami, tak? Ale to tylko i wyłącznie zależy od nas, czy my będziemy się pilnować oczywiście właśnie z tą regeneracją, będziemy o niej pamiętać i oczywiście z ochroną SPF. Nie wszystkie kwasy są światłoczułe, światłouczulające, nie łączą się z tym promieniowaniem, ale pamiętajcie, że kwasy złuszczają na skórę, więc tą barierę ochronną. Dlatego to jest takie bardzo ważne, że kiedy stosujemy jakieś preparaty z kwasami, nawet do pielęgnacji w domu, czy właśnie na przykład tonik kwasowy, pamiętajmy o tej pielęgnacji okołokwasowej, czyli i regeneracja, i ochrona SPF-em. Kolejny taki błąd, który też może się pojawić, może ze względu na to, żeby nie zmyć opalenizny, to złe doczyszczanie, oczyszczanie codzienne skóry, zwłaszcza przy tej reaplikacji kremów z SPF-em. Musimy zwrócić uwagę na to, że nasza skóra nie jest powierzchnią absolutnie gładką. Na naszej skórze występują ujścia gruczołofojowych skóry, czyli tak zwane pory. Mało tego, sama powierzchnia warstwy rogowej na skórka też nie jest zupełnie gładka. Ona w bardzo dużym przybliżeniu jest chropowata. Więc wszelkie emulsje, wszystko co nakładamy, one doskonale wczepiają się w tą chropowatość. Więc oczyszczenie naszej skóry jest bardzo trudne, właściwie niemożliwe, żeby było oczyszczenie wykonane na 100%. Stąd na przykład rano, kiedy wstajecie i myjecie twarz i przecieracie białym ręczniczkiem, możecie zobaczyć jeszcze ewentualnie resztki chociażby podkładu z dnia wczorajszego, choć skóra była prawidłowo oczyszczona. Ten podkład być może po prostu przywarł do warstwy rogowej naskórka, do łusek, które złuszczyliście mechanicznie ręczniczkiem. Stąd jest dla nas taka informacja, że wszystkie kosmetyki, które nakładamy na skórę, one nie będą nigdy w 100% oczyszczone. Przy czym my jednak dążymy do tego, żeby jak najdokładniej, jak najskuteczniej tą cerę oczyszczać i bardzo dobrym pomysłem jest stosowanie dwuetapowego oczyszczania. Czyli najpierw wykonujemy demakijaż produktem, który będzie lekko tłuszczowy albo zupełnie tłuszczowy, dlatego że on będzie miał zdolność odseparowania makijażu od naszej skóry. W następnym kroku przystępujemy do mycia skóry, czyli używamy kosmetyki, które będą mogły zmyć zarówno ten preparat służący do demakijażu, pozostałość makijażu, jak i odświeżyć naszą skórę, tak żeby odblokować ujścia gruczołofojowych skóry. To jest bardzo ważne. Szczególną różnicę myślę, że dostrzegą wszystkie te osoby, które uskarżają się na drobne niedoskonałości i wtedy mówią o tym, że no to jest po prostu zupełnie zmiana zasad gry, zupełnie inaczej skóra wygląda. Wtedy, kiedy właśnie wprowadzimy prawidłowo oczyszczanie skóry. Ja sama kocham dwuetapowe oczyszczanie. Naprawdę tu, tak jak powiedziałaś, to jest taka zmiana, więc jeżeli jeszcze nie próbowałyście, bardzo Was do tego zachęcamy, bo jest to naprawdę świetny sposób. Mało tego, no to oczyszczanie to jest wyzwanie jednak dla kosmetyków, bo musimy dobrze oczyścić, ale nie możemy też uszkodzić naskórka. Tak. Oczyścić, a z drugiej strony nie uszkodzić tej zdolności skóry do samodzielnego jej nawilżania. Oczyścić tak, żeby nie przesuszyć. Dokładnie. I to jest wyzwanie.